Urodziłam się 2 listopada 1921 roku. Gdy wybuchła II wojna światowa, miałam niespełna 18 lat. Wraz z grupą harcerek dołączyłam do walki konspiracyjnej jako łączniczka. Niestety nie wszystko szło tak, jakbym chciała. 17 lutego zostałam aresztowana przez Gestapo. Aresztowana i torturowana w lubelskim Gestapo pod zegarem. Myślałam, że zginę. Ale na szczęście udało mi się przeżyć.